Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem MrGreenGrove, a to jest Minecraft Hardcore. Chyba musimy się zabić, panie kolego, najpierw. Następujący plan jest taki tu. Nie, czekajcie, nie ta kolejność. Plan jest następujący. W tym odcinku robimy farmę. Jednak zaszła mała zmiana koncepcji. Pewnie znajomczycie nie mam tyle grasu, żeby to zakryć. Ale to nic. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że kobyl też człowiek ma uczucia. Czy jakoś tak to szło? Może troszeczkę się mylę. Znaczy powiedziałem grasu. Grasu nie możemy mieć. Miałem na myśli dyrta. Zatem. Czy on tu idzie? Czy on tu już jest? Haskuty. Widzę, że moja obrona to się na nic chyba jednak zdała, bo se wziął i se wszedł jak do siebie. W każdym razie tutaj proponowałbym zrobić swoją pierwszą farmę. Trzeba to poniszczyć, bo farma da mi przede wszystkim dostęp do jedzonka i nie będę się musiał martwić o jego zdobywanie. Po prostu co jakiś czas przyjdę, zbiorę i siema na raelo, nie? Z drugiej tej strony potrzebuję też te krowy. Ostatnio jak szedłem po drzewo, bo poza odcinkiem szedłem, to w tamtą mańkę była jedna krowa, tu jest trochę świń. Myślę, że ogólnie owce i tak dalej to się jeszcze posprowadza, więc tym jakby na razie się nie martwię, że ich nie widziałem. Zbierzmy trochę tej trawy, nie trawy tylko ziemi, żeby uzupełniać dziury. Mam tego farta, że tu się zrespił w miarę prosty teren. Więc to też nie będzie jakimś tam mega wyzwaniem. Farmy, które będę chciał zbudować, to na pewno arbuz, bo okazało się, że wiosną obok mają arbuzy, więc myślę sobie, no wow, no spoko. Na pewno dynia, też dynia, nie wiem, czy mi jest aż tak potrzebna. Pszenica i zboże, to jest kuźwa jedno i to samo. Pszenica, zimniory, marchewki i buraki. I trzcina. Także to jest dobrze, jeżeli chodzi o ilość tych surowców, tych warzyw i owoców. Bo w zasadzie, jeżeli się nie mylę, to arbuz jest owocem, tak? No mniejsza. Nigdy nie byłem zbyt dobry z biologii. Dobra, tu zakrywamy. Tu zakrywamy. Robię dwa piętra, w sensie no dwa, bo jest duża szansa, że akurat tutaj gdzieś przypadnie na przykład, żeby woda była wkopana, a to już będzie lipa, jeżeli będzie w ten sposób zrobione, chociaż tak widzę, że nie wszędzie zapomniałem, no ale jednak zawsze w jakiś tam sposób to się uratuje. Mam też challenge, sobie taki dałem, żeby motykę diaksową stworzyć i ją po prostu wykończyć. No ale dobra. Zagroda dla mopków. Niech to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie. O jedno za mało. Jak dobrze liczyłem. I tak. Taką dużą chcemy im dać? No dobra, no niech mają, niech się nie gnieszą. To chociaż wąska będzie. Czyli jest to zagroda na 7. Od teraz jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze liczę? Tak, bo to wtedy pójdzie tutaj. Chyba tak. Najwyżej się poprawi. Raz, dwa, trzy, przerwę. Teraz tu raz, dwa, trzy, cztery. Tu powinno być 5. Tu postawimy. Ok, żeby tu też takiej skarpy nie było. Wiecie. Żeby się gruby nie wziął i nie zabił, bo jest też to wysoce prawdopodobne. Raz, dwa, trzy. 3 po środku, czyli rzeczywiście jeszcze jedno musimy wtedy dowalić tutaj. Hyc. Oj, chyba moje kalkulacje troszeczkę się skopały. A może nie? dobra, może jednak nie. Wiecie, miałem dwóje z matmy i problemem jest to, że ja po prostu mam takie wyobrażenie przestrzenne raczej słabe, ale wyglądają na w miarę równe te zagrody. Teraz jeszcze tutaj troszeczkę doświetlimy i w międzyczasie, może nawet po odcinku, nie będę wam tutaj głowy tym zaprzątał, po prostu te moby się sprowadzi, bo czy to ma sens po prostu? Dobra, tu jeszcze zrobimy tak, to będzie przy okazji już jako ogrodzenie działało. You know. Dobra, tu zrobimy wejście do tego przybytku. Zatem tutaj... Czemu ty mi po jednym dajesz? Boli cię coś? No, tu będzie wejście do tego przybytku. Ja to sobie próbuję jakoś tak przestrzennie wyobrazić. Jakby to miało wyglądać? Bo to mają być farmy w zasadzie. Może już pójdę sobie po nie, po te sadzoneczki. To mają być farmy dość raczej pospolitego użytku. Wiadro z wodą mamy jedno, więc musimy dorobić sobie drugie. No nie ma przebacz. Mamy drugie wiadro z wodą. Motyki nie mamy, no to robimy sobie motykę. Gdzieś tu były te dwa osobne diaksy, które odłożyłem. What the fuck, gdzie one są? No przecież były. No dobra, mniejsza, mamy motykę. Tarcza może na razie na bok, nie będzie mi chyba teraz na tyle potrzebna. I proszę, mam nasiona arbuza. Mam nasionka zwykłe, ale to już też widzieliście. Mam nasiona buraka. Ej, nie mam nasion dyni? What the fuck? Ej, to może nawet lepiej. Dynia nie będzie tak kusić. Dobra, mam nasiona buraka, ale jeszcze gdzieś ziemniory. Tu są ziemniory. No to tak, mam ziemniaki, marchewka, arbuz, pszenica, burak i trzcina cukrowa. Ja pewnie generalnie mam gdzieś w tej skrzyni to, tylko że ja po prostu nie widzę. Coś tak mi się wydaje, że ja po prostu nie widzę tego. Ej, ale kości też miałem zdecydowanie... Aha, no i są. Zdecydowanie więcej. No dobra, no nie ma, to nie ma. No, będę drążył temat niepotrzebnie. To nie jest na tyle ważne, żeby to teraz zaprzątać sobie tym głowę. Zatem... Tu, jak już mówiłem, będzie wejście do tego przybytku. Tu już może zaczniemy po prostu iść z farmą. Bo to też logicznie. Woda działa na 4 czy na 5? Raz, 2, 3, 4, 5. To tutaj byśmy wodę wlali, tak? Ale tu mały teścik tylko wchodził, wiecie. You know, bastardas. Muchas gracias. Raz, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Jeżeli ostatnie napełni się wodą, to znaczy, że może być na 5. O, ostatnie się już zdechło. Czyli nie może być na 5. To prosta piłka, prosta sprawa. Czyli na 4 jest farma. No dobra. To nic. Czyli mamy ją na 4. Tak? Raz, 2, 3. A czemu to się nawodniło? Jeszcze raz. Just for sure. W ogóle noc się robi, no pięknie. Na pewno wam tutaj tak damy, tak. To jest na 1000% po prostu. Pewniak taki. A teraz się nie chcesz nawodnić, nie? Bo po co? No tu 7,4 nawadnia na pewno. No weź się nawodni, kurde no. Płotki. Dobra, to myślę, że tu możemy i tak zrobić w ten sposób. Bo tu będzie wejście do tych mopków. Tutaj będzie coś takiego. A, no czyli ty się siłą rzeczy po prostu nie chcesz nawodnić i tyle. No to okej, było trzeba mi tak od razu powiedzieć. Teraz pójdziemy... O, są świnki. To może je sprowadzimy przy tej zwanej okazji od razu. No, pójdziemy sobie spać. Jest noc. Co to jest? Kiedy będzie dla ciebie noc? Już jest noc. Kuźwa, no. Żeby mi Minecraft nie pozwalał spać. No, to jaja jakieś są chyba. O. Sweet dreams. Dobra, chodźmy po te świnki. Już zaczniemy sobie je przytulać. Świnko, chodź. O, jakie chętne jest. Głodne chyba bardzo są. Bo zapieprzają jak chore. Może jeszcze tam zgarniemy po drodze. No, tam mamy już 3 świnki na start, więc spoko. Za chwilę 2 się rozmnoży, to będą 4 i tak dalej, i tak dalej. Będą sobie w postępie, może nie geometrycznym, ale jakimś tam na pewno rosnąć. No proszę panie, no. Proszę, pojedynczo. Dobra, świnki to na koniec. No jak ładnie weszły świnki 3. Dobra. Świnki się tutaj ładnie rozmnażyły. Mamy ich... Ej, tam nie ma jednej pochodni na rogu. Tu, pyk. Świnki nam się ładnie rozmnożyły, czyli spoko. Tutaj myślę, że zrobimy po prostu zimniory i marchewki. Jak już mamy taki ładny podział, to myślę, że zimniory i marchewki to by było to, co może zadowolić większość. Hehe. Dobra. Myślę, że mamy taką ilość wody, że nie... O Jezus, skąd ja biorę? Że śmiało możemy to zrobić tak i to zostawić jako wejście. Zimniory, marchewki, gdzie mamy? Marchewki mamy tutaj, a zimniory mamy z tej strony. No dobra. Zróbmy troszeczkę mączki kostnej, żeby to nam szybciej wzrastało. O. W ogóle uważam, że powinni dodać coś takiego, jak na przykład użyźnianie gleby. W sensie, że taką mączką kostną to sobie dajemy na przykład po jak to się mówi, po ziemi i wtedy wszystkie surowce, znaczy nie surowce, co ja mam z tymi surowcami i wtedy wszystkie uprawy są po prostu lepsze. W sensie, no będą lepiej rosły i szybciej. Myślę, że to też jest dobra opcja i dałoby się to zrobić, skoro oni już takie mechaniki tu zaimplementowali. No dobra, tak jak sobie tutaj rośnie nasze zimniory. Pyk. Zimniory i marchewki. Farma zawsze spoko. No dobra, to tu mielibyśmy to. To tu wtedy byśmy też musieli zrobić takie przejście. To może wszędzie tak zrobimy. Tu będzie przejście do kolejnego, tu do kolejnego. Tak, żeby wiecie, to miało ręce i nogi. Wyglądało ładnie nawet. Mówię nawet, bo jak na mnie to i tak jest ładnie zrobione, uwierzcie mi. Aha. Okej. Okej. I pyk. No dobra, na razie te ścieżki nawet wyglądają. Funkcjonalnie wyglądają, więc spoko. To może, żeby miejscem się nie przejmować, to tu się walnie kolejną farmę. Tylko tutaj wtedy czego? Buraka i zboża. To też nie głupi. Chociaż zboża chciałbym mieć dużo. To burak. A może tu zboża taką wielką, a tu buraka. Nie głupie, nie głupie. A tu minąłem 2. Nie głupie, no to jak nie głupie to robimy. Tutaj się trzaśnie tak. to wtedy korzystając z płotków robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A na ile to było w ogóle długie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na 7 pomiędzy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 pomiędzy i ten tu już był płotek, który szedł na okrągło, znaczy na okrągło, który okalał całą farmę, więc też spoko. Dobra, tu się trzeba podbić niestety, albo niestety tego syfu. Okej. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery. Jakby to też logistycznie zrobić, żeby to fajnie wyglądało i działało. To może zrobimy trzcinę. I trzcina będzie sobie dotąd szła. A tu buraki. Też nie brzmi jakoś ekstra, prawda? No, też mi się tak wydawało. Trzcina będzie szła praktycznie wszędzie, tylko nie, zrobimy trzcinę tak. Tak myślę, będzie najlepiej. Tak już to ma być trzcina. No bo na buraki to troszeczkę za duże mi się wydaje, bym zrobił. A buraki nie są na tyle ważne, żeby je tutaj tak... No tu musisz być tutaj. Bardzo mi przykro. Skoczę po tą trzcinę, która tam rośnie, bo ja widzę, że mam przy sobie mało, a będę potrzebował nieco więcej. Przy okazji nie będę tego akwenu tutaj tak zabrudzał i tak dalej. Okej. No fajnie, że buduję farmę, nie? Kiedy jeszcze nie mam kuźwa dachu na domku. To już jest w ogóle mistrzostwo świata z mojej strony. Myk. Dobra. Grunt to dobre nawodnienie. Trzcina potrzebuje bardzo dużo wody. O nie, najgorzej. No i dobra, i teraz pozycimy sobie troszeczkę trzcinę. I widzicie, jak to ładnie śmiga. Śmiga, hula i działa. O, a tu takie wiecie, wejście. To już w ogóle ładnie wygląda. Czy ja to popełniłem jakiś błąd w kalkulacji? No nie, już chciałem krzyczeć i się przestraszyłem ogólnie. Dobra, logistycznie wygląda to całkiem spoko. Nie ma tragedii, znaczy inaczej, szału nie ma, ale tragedii też nie ma. No dobrze. To logistycznie mamy to rozprawione. I teraz tak, wiemy, że farma działa na 4. Czyli robimy zboże z myślą, że raz, dwa, trzy, cztery uprawa, raz woda, raz, dwa, trzy, cztery uprawa. Tak? Chyba dobrze to rozkminiłem. Najwyżej będzie śmiesznie. Ok. No, na pewno jest dobrze. Pyk pochodnia tu. Pyk pochodnia tu. I teraz raz, dwa, trzy, cztery. I na piątym będzie woda. Nie no, mam nadzieję, że to jest rozkminione perfekcyjnie. Chyba. Dobra, widzę, że nasz czas powoli dobiega końca, bo ja chciałbym, żeby te odcinki miały koło 20 minut, a już widzę, że jest 19. A co tu więcej oglądać? Ja po prostu tą farmę sobie dokończę w tak zwanym międzyczasie, rozbuduję i tak dalej, a wy po prostu zobaczycie może w następnym odcinku finalny efekt. Nie ma sensu was tutaj zanudzać moją osobą, jak sobie farmy buduję na Minecraft Hardcore. Także co? Weź może te pochodnie z ryby. Okej. To co? Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!